Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Stellaris. Słuchajcie, kontynuujemy grę rojem z Racenów. Dobrze, słuchajcie, cóż tu ostatnio działaliśmy? Otóż tak, słuchajcie, cały czas próbuję ogarnąć tutaj rozbudowę naszych nowych twierdz i baz, którą żeśmy tutaj rozpoczęli. Po to, żeby ewentualnie naszym przeciwnikom nieco życie tutaj utrudniać. No, ale siły przeciwnika są tu bardzo, bardzo duże, co dosyć mocno będzie ograniczać nasze możliwości działania. Dobrze. Możemy ogólnie poulepszać jeszcze nasze bazy. Co powinno jeszcze dodatkowo zwiększyć ich potencjał. No, ale niestety to wszystko kosztuje nas bardzo wiele zasobów. Stopów, przede wszystkim stopów. No, brakuje zasobów. We have cleared a blocker. Dobra, główne nasze miejscówy zostały ogarnięte. Dobra, co ja tu mogę? Myślę, że tu odlewnie trzeba zbudować po prostu i tyle. Co ja tu... Czego mi tu brakuje? No jest ok. Dobra, zbudujmy sobie tutaj twierdzę. Co ja tutaj mam? Akademia Wojskowa. Jedna sił dogodnienia. Stanisko roju możemy sobie tutaj zbudować. Zbiorniki możemy sobie tutaj zbudować. Generator planetarny to jest takie za bardzo defensywne jak dla mnie. Miałbym coś fajniejszego, ciekawszego tutaj osiągnąć. Dobra, może byśmy sobie tutaj zbudowali... O, to. To jest dobry pomysł. Tak to byśmy ogarnęli, co? Dobra. To byśmy mogli zastąpić czymś bardziej przydatnym. Na przykład tym. Dobra, i to też moglibyśmy zastąpić czymś bardziej przydatnym. Na przykład tym. Dobrze, co ja tu mogę? O kurde, ja tu mam możliwości. Jestem pod wrażeniem. Co ja bym tu chciał? Laboratorium chyba tutaj nie mam, nie? Tak, nie mam laboratorium. Sterunek. To, chociaż w sumie na cholerę mi to. Schronienie. Twierdzę. I zbiorniki. To jest jakaś myśl. Przewodnia za tym się kryje. Dobra, tu już mamy ile? Przyrost miesięczny zysk 1300 prawie. Dobra, okej. Okay. Się kolonizujemy. Co ja tutaj mogę? Tu moglibyśmy sobie wznieść schronienie. Why not? I to moglibyśmy to sobie dobudować, to zyskalibyśmy to. Co to jest?
Centrum przetwarzania zasobów. No dobra, niech będzie. Przemyślę to jeszcze. Tu odlewnie poproszę. Tutaj byśmy chcieli... Co byśmy tutaj chcieli? Ja myślę, że schronienie roju sobie zróbmy. Zaczyna być tego wszystkiego troszkę za dużo, mam takie wrażenie. Zaczyna mnie to coraz bardziej przytłaczać. Musiałbym zacząć tworzyć wasali. To jest myśl, nie? No. No, stworzenie wasali byłoby chyba spoko. Bo ja nie ogarnę tego wszystkiego. Nie ogarnę zarządzania całą galaktyką samemu, bo ja zwariuję. Wywiozą mnie prędzej czy później. Przesiedlić ich na planety, gdzie potrzebujemy siły roboczej. Okej. Tutaj leci moja flota, w zasadzie dwie moje floty. No, buduj. Odwaliłeś manianę, to znaczy, odwaliłem manianę przy usuwaniu twierdz. Dobra, co byśmy tam mogli wysłać? Myślę, że tą flotę możemy też tutaj wysłać. Na tą wojenkę, która nam się tutaj szykuje, ewidentnie. Jak to by wyglądało? Dlaczego nie mogę? Wasalizacja. Czekajcie. Okej. Nie mamy żadnego podporządkowania wobec okej. Więc musiałbym... Niewaga. Tajna przysięga Lenna. Pogorszenie stosunków. Wysunie roszczenie. Złożenie propozycji. Rywalizacja ogłoszona. Jakbyśmy tu jeszcze jakieś stosunki. Dobra. Dawać. Nie przestawać. Dobra. Czyli oni mają z kimś jakiś kuźwa sojusz czy coś. Z jakimiś takimi... Ciężko powiedzieć. Dobra, mamy nowe badanka. Koszt budynków, punkty wytrzymałości osłon. Uszkodzenia zadawane bronią energetyczną. Proszę bardzo. I to by można byłoby ogarnąć sobie pięknie. Co się dzieje z tą destabilizacją tutaj? Wykolejone jednostki.
Ja bym tu potrzebował więcej ludków. Mam jakichś bezrobotnych. Jak na złość nie ma, nie? Fajni, żeście są. Chcemy same stocznie nawalać. Tak jest. Trzymanie załogi statku, dobra. Dobrze. Stacje górnicze. O kurde, 70 tysięcy punktów? Ja pierdzielę. Dobrze. A, chyba to ja bym gdzieś tutaj wycofał. Żebyście tam nie stali tak przypadkiem. Okej. Co my tu możemy sobie zbudować? Schronienia roju tutaj nie mam. Tutaj bym chciał nie badawczy. Kolonizacyjny. Sobie skolonizujemy tutaj tą planetę. Wy się tutaj pięknie modernizujecie, co? Nasze pancerniczki się robią. W zasadzie przecież tutaj ta nasza flota też ją to czeka. Ta modernizacja. Tu trzeba się kurde pośpieszyć z tym wszystkim. A tu już mam coś w planach, dobra. Okej. No, zaczyna to być wszystko coraz to bardziej przygnębiające. W sensie, że no dużo roboty tu jest, nie? Jest i nasza flota. Nieźle się prezentuje. W sumie i tak to przyspieszenie mi już nie działa czasu. Obciążenie gry już jest zbyt duże. Dobra, mamy co mamy tutaj do uderzenia. Mamy trzy floty uderzeniowe w tym obszarze.
gotowe do działania. No siema. Popraw stosunki. Propozycję handlową. Załóż ambasadę. Otwórz granicę. Dobra. We send spaceborne life. Dobra, weźmy sobie tego ziomeczka. Na stosunków. Dlaczego nie mogę na przykład zrobić sobie tego? Nie ma żadnego podporządkowania Cassius Belli wobec... Okej. Okay. Zaproś atakujących, hehehe. Czy zamknęli granicę? Oj, oj. Kurde. Kolonizacyjny i ty, ziomek, kolonizujesz mi to. A ty czemu się nudzisz? Dobra. Modernizację floty. Takie coś, takie coś. Co ja bym tutaj chciał? Stabilność. To chcemy. Chyba zrobimy tutaj te zbiorniki zasobów. Dobra, niech się to robi. Our construction is complete. Musimy wysyłać naszych ziomków w eter. Ile? 75 miejsc pracy? O kurde. Grubo. No więc no, jest co robić, nie? O, mamy tu. Pole rozrywające.
punkty wytrzymałości osłon. Weźmy sobie to. To moglibyśmy sobie coś zbudować fajnego. A zbudujmy sobie tu. To możemy pousuwać. Takie fajne rzeczy. Tutaj centrum przetwórstwa żywności. Tutaj mamy bezrobotnego zioma. Dobrze. No okej. Dobra, co ja tu bym chciał? Dlaczego tego nie mogę? A, bo to już mam. Hej, dobra. Dobrze, rozumiem. Okej, dojrzewanie załogi. Limit platformy obronnych plus 8. O, proszę bardzo. Co ja bym tutaj jeszcze chętnie sobie wzniósł? To. Myślę, że to. Why not? Gdzie to się mieści? Okej, tu by można było spokojnie zbudować placówkę nasłuchową. Zasięg czujników zwiększony. Tu. Plany są. Więcej platform obronnych. I tu byśmy sobie znaleźli węzeł. Węzeł. Ładnie. Dowalmy sobie tu jeszcze jedną stocznię, wyrzutnię rakiet. Węzełek ulepszyć. Hangar na myśliwce. Dobra, rozbudowujemy się. Dobra, on już tu zaczyna kończyć powoli. Modernizację. Okej, widzę, że on zaczyna od tych najmniejszych okrętów, które może modernizować, więc jest spoko. No i to idzie dosyć szybko przy tych krążownikach. Nadaj flotami.
da jednostkę. Dobra, to nie chcemy. Przerób. Our construction is complete. Kurde, on tu jeszcze krążowniki nomadów. Jeden został z tych krążowników. Kurde, nie wierzę. Projekty okrętów. Zobaczmy sobie w ogóle, co tu ma nasz pancernik. Mega działo. Hangary. No spoko. Inteligencja autonomicznych statków. Spoko. O, pięknie. Uspokoiła się tam sytuacja na szczęście. Dobra. Co my tu możemy? Węzełek. Jeszcze jedna stocznia. Hangary. Dobrze. Teraz ulepszyć. Trzeba tylko stopniowo rozbudowywać. Naprawdę, moim zdaniem, tu nie ma na co czekać. Our construction is complete. Tak jest. Pięknie. Nie, nie to chciałem. Żadne kotwicowisko, tylko tu lecimy na grubo. Żadnego pitu-pitu. Dobrze. Nie wiem, czy ja w ogóle to wszystko dobrze robię, nie mam pojęcia, kompletnie. No ale zobaczymy. Co my tu mamy? Co my tu ulepszyć możemy? Aha, rozbudować to po prostu. Tak jest. Jakieś żaby mnie obraziły. Czemu żaby mnie obraziły? Ładnie to tak, kuźwa. Kontroluje, aha. Kto ich kuźwa kontroluje? Wolę się dobrze rozejrzeć, nie?
teraz. A, że ci tutaj. Dobra. Ja wolę tutaj w pogotowiu trzymać tę naszą flotę w okolicy. Bo nie wiem jak oni zareagują. W sumie to zróbmy to tak. Jedną naszą flotę wyślemy tu. Drugą naszą flotę wyślijmy tu. Taki jest plan. Tutaj myślę, że... Dobra, to już następnym razem, moi drodzy. Rozpoczniemy tą wojnę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem, słuchajcie, dziękuję wam za waszą uwagę. Dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej, do następnego. Na razie.